przede wszystkim otwarcie się na ten świat, nie tylko rzemieślniczy, bo uczymy techników, ale przede wszystkim na świat wysokiej wrażliwości, świat artystyczny. To przede wszystkim rozszerzenie również tej przestrzeni edukacyjnej, wyjście poza szkołę i uczestniczenie w życiu również Galerii Sztuki Współczesnej. Będziemy kontynuować to, co już zaczęliśmy i robimy od lat, czyli uczestniczenie w naprawdę świetnych warsztatach budzących kreatywność uczniów, rozwijających ich kompetencje, tak zwane kompetencje miękkie. Oni na takich warsztatach przede wszystkim mierzą się z rozwiązaniem jakiegoś problemu, ale też odpoczywają tak naprawdę, uwrażliwiają się na świat sztuki. Przede wszystkim będziemy też budować rozumienie tego, czym jest sztuka współczesna, że ona nie jest taka straszna, że tak naprawdę zadaje pytania, na które my sobie czasami chcemy odpowiedzi, ona nam w tym pomaga. Myślę, że to na pewno zwiększy ilość jakichś wystaw tutaj, na pewno to będzie duży plus też dla młodszych roczników, bo większość wystaw, jakie mieliśmy, to raczej w szkole, dla małej ilości osób, a tak to możemy dotrzeć do większego grona i pokazać, że młodzi też mają swój głos jakby w sferze sztuki i pokazania niecodziennego spojrzenia na świat. Ze sztuką jednak obcujemy dużo w szkole, gdzieś tam poznajemy na lekcjach fotografii, historię właśnie fotografii, sztuki na rozszerzonym polskim, ogólnie na polskim i historii też dużo właśnie się o tym dowiadujemy. Ale tutaj pewnie jak będą jakieś warsztaty, to też jeszcze pewnie się czegoś dowiemy. Na pewno takie spotkania dla młodzieży, wystawy klas młodszych, klas pierwszych, drugich, może też klas czwartych. Współpraca jest różnorodna, to znaczy przez wiele lat ta współpraca polegała głównie na takiej tradycyjnej współpracy szkoły z galerią, czyli szkoła przychodziła, była albo brała udział w warsztatach, uczniowie byli oprowadzani, odbywały się różnego rodzaju zajęcia. Natomiast to, co zrobiliśmy ostatnio i to w przestrzeni, czego stoimy, to już wykroczyło jakby poza takie normalne ramy współpracy galerii z różnymi szkołami, dlatego też między innymi zdecydowaliśmy się podpisać to porozumienie, bo uznaliśmy, że bardzo warto próbować nowych, innych form tej współpracy. Mianowicie przyszła do nas pani dyrektor Ewa Nowak-Kibler wspólnie z wicedyrektorem, jednocześnie nauczycielem fotografii Piotrem Wójcikiem i zaproponowali nam takie wspólne działanie, pokazując materiał, który już był przygotowany na zajęciach fotografii. I doszliśmy do wniosku, że warto by było nad tym popracować, ale popracować w taki sposób, jak kuratorsko pracuje się nad wystawą tak naprawdę. I myślę, że to było bardzo cenne spotkanie i bardzo bym chciała, żeby w ramach tej naszej współpracy, oprócz oczywiście tych zwyczajowych spotkań, oprowadzań, warsztatów, mieliśmy do czynienia z jak największą liczbą tego typu właśnie zdarzeń, czyli takich zdarzeń, kiedy możemy pewne rzeczy kształtować, możemy w pewnym procesie jakby układania, nazwijmy to, tego, w jaki sposób młodzi ludzie postrzegają świat i rzeczywistość uczestniczyć.